Ring wolny, runda pierwsza. Koniec rundy pierwszej. Ostatnia walka dzisiejszego popołudnia w kategorii 81 kg. Walczą Grzegorz Dwornik, Polonia Świdnica, narożnik czerwony, urodzony w 1994 roku. Stoczył 26 walk. W narożniku niebieskim Błażej Ludka, urodzony również w 1994 roku. Klub RMKS Rybnik, 32 walki w karierze. Ring wolny, runda druga.
Koniec rundy drugiej. Oglądamy pojedynek w kategorii 81 kg pomiędzy Grzegorzem Zornikiem Polonia Świdnica oraz Błażejem Ludką RMKS Rybnik. Przypominam, kierownikom ekip są do odebrania faktury za startowe. I również przypominam, że bus do Dębianki i Leśnych Kątów odjeżdża o pewnej godzinie oraz po zakończeniu zawodów. Przypominam również, że jutro od godziny 7 do godziny 8 badanie i waga przed walkami półfinałowymi, a te walki rozpoczną się o godzinie 16. Już dziś Państwa serdecznie na nie zapraszam. Ring wolny, runda trzecia. Koniec walki. Gorące brawa dla zawodników. Przypomnę, w kategorii 81 kg walczyli Grzegorz Dwornik oraz Błażej Ludka. Za chwilę będzie. Za chwilę również rozpoczną się ostatnie cztery pojedynki przewidziane dzisiejszego popołudnia. Wszystkie w kategorii plus 91 kg, czyli będziemy oglądać najcięższych pięściarzy. Pierwszy pojedynek w tej kategorii poprowadzą sędziowie. W ringu sędzia Michał Pajda. Na punkty sędziowie Sławomir Milczarek, Paweł Rafałowski oraz Maciej Dziurgo. Sędziowie mierzący czas Tomasz Majcherek oraz
Artur Tomasz Majker, przepraszam, oraz Artur Gołąb. Jednogłośnie na punkty zwyciężył Błażej Łódka LMKS Rybnik.